Niech panom obdarzy Was spokojem, Wielka Środa i kolejna odsłona sługi pańskiego. Sługi, który wiele może nas nauczyć, i praktycznie całe to dzisiejsze czytanie mógłbym jeszcze raz wam przeczytać, mógłbym wyłapywać te fragmenty, które są niesamowite, żeby poznać tego sługę, ale jednocześnie poznać tą naszą drogę i nasze powołanie co to znaczy być uczniem. Pierwsza rzecz, która jest tutaj ważna to każdego rana pobudzamy ucho, bym słuchał jak uczniowie. Mieć tą świadomość, że od rana chcemy być gotowi na słuchanie Pana Boga. Chcemy mieć otwarte to ucho, aby Pan Bóg to ucho pobudził do dobrego słuchania, zanim dzień się jeszcze rozpocznie, zanim zaczniemy słuchać różnych wiadomości, zanim zaczniemy słuchać innych informacji od ludzi, często trudnych. Tego, co się dzieje na świecie, może i prawdziwych, ale na pewno trudnych, zanim zaczniemy słuchać różnych słów skierowanych do nas czy to pochlebs i komplementów, które będą się wydawać, że są potrzebne i miłe, czy to różnych słów nagany, krytyki, yy, słów, które będą nas ranić. Najpierw sługa powinien słuchać jak uczniowie, żeby mógł znieść te wszystkie wydarzenia, które będą przed nim bardzo często trudne wydarzenia. My w podobnej sytuacji jesteśmy. Coraz trudniejsze wydarzenia przychodzą z Ukrainy, coraz bardziej przerażające obrazy widzimy, czy zdjęcia, czy filmy. Chcemy dzisiaj być najpierw jak uczniowie, żeby Pan Bóg pobudził ucho, żebym umiał właściwie to zinterpretować, żebym umiał właściwie na to spojrzeć, żebym się tym wszystkim nie załamał, żeby w moim sercu nie było złości, nienawiści, bo takie rzeczy mogą się rodzić, patrząc na te obrazy, na bestialstwo, patrząc na to, co drugi człowiek potrafi zrobić. Chcemy być tymi, którzy słuchają. A Pan Bóg otworzył mi ucho, a ja się nie oparłem ani się nie cofnąłem. Takimi uczniami mamy być, którzy się nie opierają, którzy się nie cofają i przed Słowem Bożym, a dzięki temu, że nie cofamy się przed Słowem Bożym, później nie cofniemy się przed tymi, którzy przyjdą z przemocą, czy to słowną czasami, czy i fizyczną. Podałem grzbiet mój bijącym, policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem. Dziwne, trudne i wydaje się niepojęte, ale On ma siłę ku temu, żeby to wszystko, co przynosi każdy dzień, aby unieść. Oto Pan mnie wspomaga, któż mnie potępi? Niech te słowa towarzyszą nam dzisiaj, kiedy my towarzyszymy Chrystusowi w tym wielkim tygodniu, mając świadomość, że te słowa przede wszystkim odnoszą się do Niego. I dziś tym razem Ewangelia Mateusza, przez ostatnie dwa dni towarzyszył nam Święty Jan, dziś słowa Ewangelii Mateusza, podobne do tych wczorajszych. Dzisiaj jest Wielka Środa, czyli tradycyjnie dzień, w którym Jezus, w którym Judasz wydał Jezusa. Przychodzi Judasz do arcykapłanów i mówi, co chcecie mi dać, a ja wam go wydam. I dali mu trzydzieści srebrników. Przed chwilą usłyszeliśmy o słudze pańskim o tym, który od rana jest otwarty, aby słuchać Słowa Bożego, aby słuchać Boga. Tutaj widzimy Judasza, który jest otwarty zupełnie na inne propozycje. Z innymi propozycjami wręcz sam wychodzi. jest taki przykład antyucznia, to jest nieuczeń. To nie jest ten, który jest otwarty, który chce, żeby Pan Bóg pobudził jego ucho. On. Tutaj chcę usłyszeć zupełnie coś innego. Z jednej strony bardzo prosto moglibyśmy powiedzieć, że ten brzdęk monet jest dla niego tutaj najwspanialszą muzyką, ale wiemy doskonale, że tam nie tylko o pieniądze chodzi. Tam chodzi też o wizję nauczyciela, jak on by chciał, żeby Jezus prowadził uczniów, żeby Jezus zmieniał świat. To są te dwie różne wizje. Czy chcemy wpłynąć na nauczyciela, żeby robił po naszemu, czy chcemy go słuchać, żeby on zrobił po swojemu? bo ma zdecydowanie większą perspektywę. Niech ten dzień dzisiaj upływa nam pod tym kierunkiem samego Jezusa. Bądźmy Jego uczniami, chciejmy być Jego uczniami, chciejmy, żeby On do nas mówił, abyśmy byli w stanie unieść to wszystko, co dzisiaj usłyszymy. Pan z wami, niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duś.